Witam, nazywam się Shinobi, a dzisiaj specjalnym gościem będzie Frank Underwood. Wiem, że to nie jest osoba aseksualna, tylko on jest biseksualny, możecie zobaczyć to w House of Cards. A dlaczego używam go w serii o aseksualizmie? Dobrze wiadomo, panseksualiści oraz biseksualiści są przeciwieństwem aseksualnych osób. Widzimy zachowanie Franka Underwooda w serialu i wiadomo, że on jest socjopatą. Jego związek jest typowo ugruntowany na zarabianie. Sam powiedział, że wszystko na świecie kręci się wokół seksu. Oprócz seksu, bo seks kręci się wokół władzy. Jak to mówią, seks to władza. Dlatego wielu heteroseksualnych mężczyzn oddaje władzę nad sobą kobietom w zamian za seks. Natomiast osoby aseksualne nie mają z tych problemów. Więc, mimo że Frank Underwood jest osobą aseksualną, jest osobą biseksualną, potrafi wykorzystać seks do władzy. Więc jeżeli nie jesteś aseksualny, to wiesz, jak się zachowywać przy kobiecie. To mężczyzna ma być dominujący kobietę, a nie kobieta mężczyzna. Bo przecież w dzisiejszych czasach, jaki to jest problem? Oderwać kobietę. A mówi to dla was osoba aseksualna, która tak zbytnio nie interesuje się kobietami w tym sensie, co większość mężczyzn. Więc kobiety bezproblemowo za seks oddadzą też władzę. Pamiętajcie o tym, mężczyźni. Shinobi, daj lajka, daj suba.